Dzień dobry. Kolejny etap podróży. Zgadnijcie, gdzie jedziemy? Zgadnijcie, dokąd jedziemy? Tak, no chyba się wszyscy już domyślają. Wczoraj byliśmy na Huntu małej party. Tak, z Kamilą byliśmy na takiej... Przywitali nas pięknie no. I wcale nie chlebem i solą. Ale bigosik ale bigosem, tak. Przepyszny. Oblaskałem prawie talerz, no. Jak reksio wylizany. Tak. No i później się zaczęło. No, a później się zaczęło. Wróciliśmy. Tak, bardzo późno. Wróciliśmy już dzisiaj, o. Wróciliśmy dzisiaj. Teraz już jedziemy tym pierdzielem do Larity, do bazy autobusów, który ma nas przetransportować wreszcie do domu. Do mojego koteczka. Tramwaj, jadę do ciebie. No, tramwaj. Ja cię uściskam. Nawet jej nie dotykaj. Ja normalnie ją uściskam. Ona się ucieszy. Tak. A będzie ogonem machać? Nie, bo koty nie machają. Co? Nie musi, ale wystarczy, że zrobi tak. Miał. Takie mogę. Dobrze. No to okej. Zaczynamy nowy odcinek. Zostańcie z nami. Będzie się działo. Uważajcie. Zapnijcie pasy. Sytuacja bojowa. Bojowa, zapakowaliśmy się do busa. Jak sardynki. No ale cóż, dobra. No dobra. No w każdym razie. Idziemy spać zaraz. Wracamy. Ruszamy do domu. Zatrzymaliśmy się na chwilę na przerwę. A teraz spójrzcie na to. To jest pomelo. Pomelo jak moja głowa. Panie. Maciek dwa. Trochę dalej wsiadł. Dobrze, my sobie coś znajdziemy do jedzenia, może do popicia. Ja chcę loda. No dobra. Cisza mnie. I kolejny postój po drodze. Dobrze. Jestem w takiej knajpie, ale patrzcie, co to za mandolina tutaj. Ktoś by solóweczkę na tym chciał palnąć? Dobrze, coś trzeba przepić, zjeść i lecimy dalej do domu. A my już jesteśmy w Siem Reap. Natalia zamawia tuk-tuka, wielce zdenerwowana, bo wysiedliśmy z autobusu, zrzuciło się ich tam ilość, wszyscy oczywiście, każdy chce zabrać, specjalne mają oferty i tak dalej, won. Także załatwiamy sobie z aplikacji i do domu. Dzisiaj jest ciepło, ale jest dziwne uczucie, normalnie człowiek nie marznie, także fajnie. No tak, tutaj czuć, że właśnie rozmawialiśmy o tym z Natalią. Wracaliśmy do Niemiec, z Tajlandii, jakie byliśmy, czy tam w Malezji, wracaliśmy do Niemiec. Ale tu się czujemy, że do domu wracamy. Nie ma tej Depreslandii, którą trafialiśmy po powrocie w styczniu, gdzie chlapa deszcz i wiadomo, jak to tam wygląda. Także tu okej. Okay.
I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Nadeszła ta wiekopomna chwila. Yeah. You don't remember me? No, zaskoczenie. Kot sam nie wie, co się dzieje. Wrócili, marnotrawni. No ale przytyła, bo podobno była taka mocno chuda. Zobaczymy. Teraz sobie spędzimy czas, troszeczkę porozmawiamy z sąsiadami, co i jak. U nas zamykamy furtę i idziemy się rozpakować. Także okej. No i my już w domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Także jak to się śpi inaczej w domu. No, co u siebie, to u siebie. Tak. Kot jest, proszę bardzo. Ona tam już urzęduje swoje tereny. Także jeszcze się nie może przyzwyczaić, bo że my jesteśmy, że wróciliśmy, także. Ale przyjdzie na wszystko czas. Tam a my co? Dni, koniec. Na śniadanie. Koniecznie, na śniadanie. Tak. I zaczyna się akcja. Kambodżańska przygoda. Tak, ja już odpowiedziałem na komentarze, odpowiedziałem, podpisywałem do. Aha, no właśnie. Z okazji świąt, ja przypominam jeszcze raz, z okazji świąt. Ci, którzy byli zablokowani, są odblokowani. Jeszcze raz powtarzam. Na tym kanale, oczywiście. W komentarzach. Chodzi o to, że nie ubliżamy jeden drugiemu. Staramy się trzymać. Może być, wiadomo, tutaj dyskusja, ale chodzi o poziom. Nie ma przekleństw. Tutaj oglądają te kanały też dzieci i tak dalej. Także no niech wam się darzy. A my lecimy na śniadanie. No później. Tak. No i dobrze. Nasz skuter coś mu się przydymiło. Okej, już wróciliśmy, jesteśmy. Już wróciliśmy. Tuesday. Bajsa czoruk. Ba. Najważniejsza postać. No kto tu idzie? Kto tu idzie? To jest ty, perroko. Jaki ty czyściutki jesteś. Ty. Właśnie wykąpał. No. Chyba zauważyli. Chyba tak. Kto tutaj? Dzień dobry. Zero, ty. O, Baszki, jesteś tu. Czekaj. Dobra, damy mu. A my przyjechaliśmy na chwileczkę tylko, po śniadaniu. Do śmiecha. No i proszę bardzo, także cały zdrowy, dobrze wygląda. Dzisiaj jak wspominaliśmy już... No, siurbam to... Zakupić! Śmiechu, czyści się. A teraz je bzytą żywko, Cześć, co ty robiłeś? Co ty robisz przez ten miesiąc? Powiedz, ale to dobra dupa jest. No, taki wypasiony lekko, nie? Tak, nie wypasiony jestem, tak? Jak schował głowę, no. Więc nogi. No dobrze, także mamy. My jeszcze nie byliśmy u Marcina. Przejechaliśmy tylko obok. Widzieliśmy, że jest, ale nie mamy. Nie pozabieraliśmy prezentów, także. Okej. Okay. Ruszamy dalej. Mamy dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, także ruszamy. Chodź. O, pyszki. Ale cały w kurzu. No. No i kolejny etap. Normalnie you put 0.7 inside the motor. Okay. But the bottle do 1 liter.
So if you don't do be careful, you put one meter. Aha. So you are put oil. No i dobrze, to my jesteśmy teraz, kolejny etap u mechanika, mamy Francuza, jest tutaj, ma zakład, ma też jedzenie, byliśmy raz kiedyś jeść, polecamy, na sznyclach byliśmy z Marcinem, Marcin nas kiedyś tutaj znalazł, no i on zajmuje się też mechaniką, no i bierzemy się za skutery, bo no skoro mamy dwa, to chcemy, żeby dwa działały, bo zawsze jest problem. No wam powiem, ja lubię sporty ekstremalne, ale teraz jazda jest po prostu zablokowany, manetka gazu, jakby gaz jest na full i przelatywałem i oczywiście jeszcze w trakcie to musiałem po takiej drodze jechać. No i co tu wjeżdża? Nauka jazdy. No nie wierzę. I gościu się uczy cofania, no po prostu, no musiałem wyłączyć silnik, bo Wiedziałam, że już nogą się odpychałeś. No normalnie przecież było rzeźnia, nie, dużo nie brakowało i jeszcze elkę, kmerską elkę wypaskudzić. Dobrze, że Francuz ma niedaleko nas. Tak, to jest, nie jest daleko, bo jakbym miał jechać do tego mechanika, nie ma szansy. No tam bym miał jechać, pozabijałbym ludzi albo i siebie. Albo siebie. Tam ludzi to już pal licho. Już pal licho. Okej, to my sobie tutaj posiedzimy, poczekamy. Wypijemy kawę. Kawę. A co chciałeś? Chciałbyś pić o 11. Herbatkę. Najlepszą, pyszną. Zaskoczenie, co? No bardzo. No właśnie. Co za szyderczy śmieszek. Ja zawsze się nabijam z ciebie. No, herbatkę poproszę. No, przed chwilą wsiadł chłopak, prawie się pozabijał tutaj na tym skuterze. Jak wystrzelił, to całe szczęście, że nic naprzeciwka nie jechało. Przyleciał drugi, mu stópkę odkręcił. It's crazy, nie? Yeah. I know what is. There is inside something broken. Także słuchajcie, jak nam wystrzelił stąd, to po prostu całe szczęście, że nie było nic naprzeciwka. Aż się paru przekleństw po angielsku nauczył, nie? Po angielsku gadają. No i dobrze. Ten już jest zrobiony. Coś tam mu dolegało, ja się na tym nie znam, tam wewnątrz w silniku jakiś tam jest dings, Francuz tłumaczył, dings jakiś jest i który się zawiesił, zablokował, to powodowało, że obrot i prędkość była na maksa odkręcona, no, ale w każdym razie teraz to już jest naprawione, no i zabierałem się za tego drugiego, cholerę, tak, a my ruszamy w miasto. No mówiliśmy, że powstają duże konstrukcje Phnom Penh, a spójrzcie tutaj, co tu się dzieje. Będzie party! Będzie impreza. Na nowy rok. Tak. No dobrze, czyli już tędy nie przejedziemy. Widzę, że tutaj z całego sprzętu zjeżdża, także tutaj będzie się dziać. Okej, no to zawracamy, jedziemy w drugą stronę. Sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world.
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Przyjechaliśmy po kilku godzinach zobaczyć, jak wygląda sytuacja z motorem. Motor jest po prostu rozłożony na części. Wszystko rozkręcają. Co się okazało? Rozrusznik. Rozrusznik jest do wymiany. Mamy problem z nim. Nie wiadomo, jaki olej tam nalali wcześniejsi ci kmerzy do środka, bo Francuz mówi, że to, co tam nalali, mówi, nawet kolor mu nie pasuje. I niedobry to jest olej, także wymienił. I wymienił nam jeszcze płyn chłodniczy, bo była wcześniej woda. No także, nie wiem, no jutro sobie go odbierzemy na spokojnie. A, niech się nie ten... Bezstresowo. Pewnie, co nagle to po diable, lepiej, żeby... No właśnie, chodzi o to nam, żebyśmy mieli dwa dobre skutery, raz zapłacić, mieć święty spokój. Dokładnie. No, ale tu nie było zobaczymy, raz zapłacić. Zobaczymy, jakie efekty. Tak. Zobaczymy. Jak zawsze, ze skuterami. Ale z polecenia jest gościu, więc myślę, że da radę. Marcin nie chwalił. Nie. Przemek chwalił, tak. No. Więc... No dobra, to my ruszamy dalej. Gitara. Drogę. Lecimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po ciemku, delikatnie. I z boku. Z boku? Znaczy... Dobra. No comment. Szukacie dziury w tam. Chodzi o to, że nie stoimy tam z samą grupą. Nie chcemy tam się nagrywać. Tutaj wszystkich żegnamy za ten... I dziękujemy za ten odcinek. Spotkaliśmy się ze znajomymi z Siem Reap. Wszystkimi. Wiadomo u kogo i wiadomo. No wiadomo kim, kogo, więc... wiadomo z kim. Dokładnie. A z kim nie? A nie będziemy przeszkadzać, bo no, wszyscy jedzą, więc tak. Będziemy się tu wcinać. Tańce hulanki z Fawole. Dokładnie. Ledo Kaczmier z Falą. Lejla, chodź. O ja pier... Dobra, no nie będę chodź. Kończyć. I Stefan idzie też. Są pieski. One tu są najlepsze. Tak. Także jesteśmy tutaj, spotkaliśmy się z przyjaciółmi. Tak. Kończymy oczy. O, proszę, jeszcze śpiewa. I tańce, i śpiewy. No, tańce. Głośniej! Nie, dobra. Bo będzie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście z nami. Niech wam się darzy. Buziaki. Hej, tak. Do jutra.